Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj porozmawiamy o zwiedzaniu Japonii poza utartym turystycznym szlakiem. Czy warto? Czy to w ogóle ma sens? Gotowi? No to lecimy! Odcinek 21. O Japonii, poza utartym turystycznym szlakiem. Ojeju, nawet nie wiecie, jak się czuję, mówiąc te słowa. Odcinek 21. Niesamowite. I dziękuję Wam wszystkim serdecznie za Wasze słuchanie, za wsparcie i za wszystkie dobre słowa. I za te mniej dobre słowa też, bo to dzięki krytyce uczę się nowych rzeczy. Inaczej ten podcast stałby w miejscu. Dzisiejszy temat jest ważny, z pozoru mało kontrowersyjny, ale im więcej osób poprosiłam o opinię, tym większe emocje były. No zobaczycie sami za chwilę. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to najpierw zrobimy małe Q&A, bo dostałam trochę pytań od Was. A jak sami już wiecie, jestem strasznie leniwa. W planach miałam odpowiedzi na te pytania na Instagramie, ale przy moim instagramowym tempie, to chyba dopiero, nie wiem, w 2026 roku bym się za te pytania w końcu zabrała. Więc jedziemy z tym koksem. Kolejność pytań jest zupełnie przypadkowa. Pytanie numer 1. Nic nie mówiłaś o tej youtuberce z Polski. Okej, pozwólcie, że tutaj przerwę. Nie mówiłam celowo, bo 5 minut później internet już o niej zapomniał, więc po co się stresować? Takie osoby zawsze się znajdą. Dla kliknięć zrobią wszystko, co legalne i co nielegalne i nic na to nie poradzimy. Więc dlatego o niej nie mówiłam. Pytanie numer 2. Czy mogłabyś zrobić jakiś odcinek o japońskiej true crime? Prawdziwej zbrodni, czy jak to się tam nazywa po polsku? Nie mogłabym. Choć sama wspominałam, że jestem fanką podcastów true crime, to słucham głównie podcastów z USA i muszę Wam powiedzieć, że jest to genre, której nie mam zamiaru tykać. Japonia ma wizerunek bardzo bezpiecznego kraju. Ale choć może jest dużo bezpieczniejsza niż inne podobnie rozwinięte kraje, to jednak dużo się tu dzieje. Szczególnie jeśli chodzi o przestępstwa wobec kobiet i, uwaga, przestępstwa wobec dzieci. Krew mi się gotuje na samą myśl i nie bardzo widzi mi się takie celowe przygnębianie samej siebie tylko po to, żeby żądni sensacji ludzie klikali. W ostatnich miesiącach pomagałam w opracowaniu materiałów dla jednego z podcastów True Crime zza Wielkiej Wody właśnie i mają oni w planach 2 odcinki japońskie. I mogę Wam powiedzieć, że nawet taka współpraca, a w zasadzie to praca, bo nie torturowałam się tak jedynie za dobre słowa, no więc ta praca zupełnie wyczerpała mnie emocjonalnie i psychicznie. Ale jeśli naprawdę chcecie podcastu o japońskiej True Crime, to jest już przecież podcast po polsku o tej tematyce, pod tytułem Japonia w ramionach zbrodni. I link do tego podcastu będzie w opisie do tego odcinka. Pytanie numer 3. Zaczęłaś wstawiać vlogi. Dlaczego? Po co? Przecież inni już to robią. I o wiele lepiej od ciebie. Tak, zaczęłam. Bo jest dużo tematów, które nie pasują do formatu podcastu. A o których chciałabym coś krótko powiedzieć. Stąd też pomysł na vlogi. No i mąż mnie namówił. Więc jeśli brakuje Wam treści pomiędzy odcinkami podcastu, to zapraszam na vloga. A że inni robią to lepiej? No cóż. Nic na to nie poradzę. I nikogo przecież nie zmuszam do oglądania czy słuchania mojej twórczości. Pytanie numer 4.
Czy wiesz, że łamiesz prawo, pokazując twarze ludzi w swoich filmikach na YouTubie, w tym również w tych, które używasz do podkładu wizualnego do tego podcastu? Oj, widzę, że ten mit doczłapał i ty. Bo tak, jest to właśnie mit. Nie łamię żadnego prawa. Jeśli nagrywam w miejscu publicznym lub w miejscu, w którym nie ma oczekiwań odnośnie prywatności, to mogę to robić. W Japonii takie prawo, które by tego zakazywało, nie istnieje. Więc jeśli nie ma znaczka no photo, no video, to mogę to robić. Co jest problemem, to sposób, w jaki chcę wykorzystać te nagrane materiały lub zdjęcia. Jeśli na przykład celowo naśmiewam się z ludzi lub w jakiś sposób ich upokarzam, ośmieszam lub jeśli zarabiam na wizerunku tych ludzi, nawet jeśli ten wizerunek jest bardzo niewinny, to wtedy zaczynają się problemy. Ale nie jest to łamanie prawa, w które angażowałaby się policja. Bo osoby w takich nagraniach lub zdjęciach musiałyby zacząć postępowanie w sądzie cywilnym. Bo nie jest to sprawa, która podlega kodeksowi kryminalnemu, czyli teoretycznie żadne prawo nie zostało złamane. Jest to sprawa cywilna i takie sprawy są rozstrzygane w sądzie cywilnym. Jeśli zaś jest zakaz filmowania, zakaz robienia zdjęć lub inny zakaz, który byłby rzeczywistym przestępstwem, jak na przykład filmowanie dziewczynie pod spódnicą czy tego typu sprawy, to wtedy jak najbardziej policja może, a nawet powinna zostać w to zaangażowana. Co jest łamaniem przepisów, to na przykład filmowanie w sklepie, gdzie na drzwiach widnieją znaczki no photos, czyli w prawie każdym sklepie w Japonii. Więc jak już wspominałam we vlogu, ja już nie będę tego robić. Bo skoro na przykład nie lubię, kiedy turyści łamią te zakazy, to dlaczego ja miałabym być traktowana inaczej? Nie obchodzi mnie, co robią inni twórcy i nie mam zamiaru wypowiadać się na temat innych ludzi, którzy decydują się na filmowanie w sieciowym sklepie, gdzie wszyscy wiemy, znaki zakazujące takich czynności widnieją na drzwiach. Ich wybór. Więc od tej pory, jeśli będzie u mnie na YouTubie jakiś content z wnętrza sklepu lub restauracji, to będzie to po uzyskaniu zgody na filmowanie. I uważam tą sprawę za zamkniętą. Pytanie numer 5. Dlaczego nie bierzesz udziału w Best Stream Awards? Bo nie mam pojęcia, co to jest. Musiałam sprawdzić. I sorry, ale takie imprezy to nie dla mnie. Za wysokie progi. No i pytanie numer 6. Hej, przylatuję do Japonii pierwszy raz we wrześniu i chcę poznać tą autentyczną Japonię, a nie same pułapki turystyczne. Powiedz mi, co zobaczyć? I tak właśnie przeszliśmy do dzisiejszego głównego tematu. I ostatnio takich pytań dostaję sporo. Moje prywatne wiadomości na Instagramie są ich pełne. I tutaj małe wyjaśnienie. Generalnie ja bardzo lubię pomagać ludziom ułożyć jakieś plany zwiedzania, plany podróży w Japonii. Nie znam się na dużych miastach, ale jeśli ktoś jest zainteresowany mniej oczywistymi miejscami, to zawsze z chęcią staram się coś podpowiedzieć. Nie robię tego zarobkowo, nie kasuję za to pieniędzy. Planów wycieczek nie sprzedaję. Masz pytanie i jeśli mogę, to pomogę. No nic specjalnego. Niestety, ostatnio sporo jest wiadomości od osób, które nie zrobiły nawet najmniejszego rozeznania w temacie. I w takich chwilach po prostu tęsknię za czasami mojej młodości, kiedy mieliśmy papierowe mapy i książkowe przewodniki. Się siedziało, się czytało, się na mapie oznaczało, się planowało. A teraz wysiłkiem dla niektórych osób jest po prostu napisanie dzień dobry, kiedy kontaktują się z ludźmi z internetu po raz pierwszy. Kiedyś starałam się pomagać, wyjaśniać, odpisywać, układać plany. Teraz już tego dla takich osób nie robię. Dlaczego? Dlatego, bo zazwyczaj nie dostawałam nawet najprostszego dziękuję za czas i wysiłek włożony w taką pomoc. A wręcz przeciwnie.
Bardzo często zamiast dziękuję były pretensje, że jak to, mówię im, że mają jechać gdzieś pociągiem, a rozkładu jazdy im nie poddają w rozpisce? Ale wiecie, to nic, to pestka. Ja mogę żyć bez dziękuję. A w końcu moje własne maniery również pozostawiają wiele do życzenia. Choć tutaj muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata w Japonii ten kraj wymusił na mnie jakieś absolutne minimum dobrego zachowania. O wiele poważniejszym powodem, dla którego przestałam pomagać bardzo wielu niedoszłym turystom, jest to, że po prostu okazało się, że przeciętny turysta i ja mamy zupełnie inną definicję tej mniej oczywistej Japonii. Bo dla mnie mniej oczywista Japonia to na przykład wyprawa do jednej z dwóch stacji kolejowych w całej Japonii, gdzie dach jest kryty strzechą. Fajne, no nie? Jedna taka stacja jest w prefekturze Fukushima, po sąsiedzku z Gumą i Tochigi, a ta druga w prefekturze Oita, na Kyushu. I to właśnie dla mnie jest ta mniej oczywista Japonia. A okazuje się, że dla przeciętnego turysty mniej oczywista Japonia to wycieczka do Kawaguchiko albo Hakone i przechadzka po promenadzie z widokiem na Fuji, albo wypad do Kamakury czy do Nikko. I wiecie co? Ja nie mam nic przeciwko temu, a wręcz przeciwnie. I nie ma tu znaczenia, że to, co dla przeciętnego turysty jest autentyczną Japonią, z dala od turystycznych pułapek, dla mnie jest kwintesencją turystycznego szlaku. Kamakura, Nikko, Fuji. Ale wiecie co? Ja kocham udeptany turystyczny szlak. Kocham wszystkie must-see, kocham wszystkie oczywiste miejsca, które powinny znaleźć się na każdej bucket liście na pierwszy raz w Japonii. A dlaczego je kocham? Bo to jest właśnie Japonia, najbardziej autentyczna, jaką można znaleźć. Te miejsca nie zostały turystycznymi atrakcjami lub turystycznymi pułapkami, w cudzysłowie jak kto woli, bez powodu. Bo jest w nich coś specjalnego, czy historycznie, czy kulturowo, czy z innych powodów. To taka Japonia w pigułce. Esencja Japonii, którą koniecznie trzeba zobaczyć. I podobnie myślą sami Japończycy. Co roku setki uczniów ostatniej klasy gimnazjalnej z całej Japonii jadą na szkolną wycieczkę do Kyoto i do Nara. No może nie z całej Japonii, bo uczniowie z regionu Kansai, którzy mają Kyoto i Nara zaraz pod nosem, jadą na wycieczkę do Nikko i do Kamakury. A te nieliczne, uprzywilejowane grupy, które już były i w Kyoto, i w Nara, i nawet w Nikko, no jadą do miejsc takich jak na przykład Hiroshima. Albo w ostatnich latach również jadą do Hiraizumi w prefekturze Iwate, czyli w Tohoku. I tu pierwszy oczywisty wniosek. Jeśli sami Japończycy uważają, że warto w te miejsca wysłać własne dzieci, to jaka jest logika zagranicznych turystów, którzy kręcą nas sami na oklepany turystyczny szlak? Ostatnio czytałam nawet, że ktoś uznał Kyoto i Nara jako trywialne miejsca. Czyżby taki turysta znał się na tym lepiej od samych Japończyków? Ja rozumiem, jeśli ktoś woli spędzić cały tydzień w Akihabarze, w Tokio. Wszyscy mamy swoje własne pasje, nic mi do tego. Ale twierdzenie, że Kyoto to takie turystyczne piekło, że lepiej spędzić czas odwiedzając sklepy z figurkami z anime w Tokio, to przepraszam, ale brzmi to jak usprawiedliwianie własnej pasji do wydawania pieniędzy na coś, co może innym wydawać się śmieszne. Jeśli ja jadę do Rzymu i mam w planach tylko i wyłącznie odwiedzanie pizzerii i pominięcie zabytków, to nie będę udawać, że te zabytki omijam, bo są turystycznymi pułapkami. Dla mnie to żaden wstyd, że wolę pizzę. Ale ja we Włoszech nie ominęłabym tych turystycznych pułapek, bo ja takie miejsca również kocham. Kocham pizzę, kocham zabytki. Więc ja nie będę udawać, że te 13 miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO w Rzymie nie jest godne mojej uwagi, bo ja szukam autentycznych Włoch. Przepraszam, ale taka logika to bzdura i jeszcze jedna bzdura.
I wybaczcie te ostre słowa, ale właśnie bardzo często tak podchodzą do sprawy turyści w Japonii. I naprawdę nie rozumiem dlaczego. Jeśli to jest twój pierwszy raz w Japonii, to jedź do Kyoto, wstań wcześniej rano, idź do bambusowego lasu. Ustaw się w kolejce do świątyń, nie wstydź się pstrykać tych samych zdjęć co tysiące innych instagramowych turystów. Ja też tam byłam, dokładnie to samo robiłam. Japońskie dzieci robią to samo. Japońscy turyści robią dokładnie to samo. To jest zupełnie normalne zachowanie. Kyoto nie jest pułapką turystyczną. Kyoto to jedno z najważniejszych miejsc w historii Japonii. Kyoto przez stulecia kształtowało cały kraj. Bez Kyoto nie byłoby współczesnej japońskiej kultury. Śmiem nawet twierdzić, że bez Kyoto współczesna Japonia by nie istniała. Więc nie rozumiem tego kręcenia nosem na Kyoto. To tak jakby turysta przyjeżdżający z drugiego końca świata do Polski nie chciał odwiedzić Krakowa. Oczywiście, że powinien odwiedzić Kraków. Chyba każdy Polak mu powie, że Kraków to jest must see. Nikt nie będzie twierdził, że hej, jedź do Ostrołęki szukać autentycznej Polski. Mówię przykładowo do Ostrołęki. Naprawdę nie znam się, ale nazwa jest fajna, więc dlatego mówię Ostrołęka. Ja sama jestem z Gdańska i kocham Gdańsk z całego serca. Ale rozumiem, że jeśli ktoś ma do dyspozycji tylko tydzień w Polsce, to niech spędzi ten tydzień w Krakowie i w Warszawie. To jest przecież autentyczna Polska. Historyczna Polska, ciekawa Polska, zabytkowa Polska. Bez Krakowa i bez Warszawy nie byłoby współczesnej Polski. Tak, są to turystyczne miejsca, ale skoro są turystyczne, to przecież muszą istnieć jakieś powody, dla których miliony ludzi te miejsca odwiedzają. I dokładnie tak samo ma się sprawa w Japonii. Jeśli to twój pierwszy raz w Japonii, to bez sensu jest szukanie wrażeń z dala od utartego szlaku. I śmiem twierdzić, że nawet jeśli zboczysz z trasy i myślisz, że dotarłeś do autentycznej Japonii, w cudzysłowie cokolwiek to ma znaczyć, to i tak jesteś w błędzie. Bo nadal jesteś na turystycznym szlaku, tylko turyści się zmienili. Bo przecież Japończycy również podróżują po własnym kraju. To, że trafiłeś do na przykład Ise w prefekturze Mie, i nie widziałeś wielu cudzoziemców, nie znaczy, że jest to nieznana Japonia. Wręcz przeciwnie, jest to Japonia bardzo dobrze znana Japończykom. I nie udawaj, że jest to jakaś ukryta perełka, bo wiem dobrze, że jechałeś tam zapchanym pociągiem i stałeś w tłumie Japończyków, żeby pokłonić się przed chramami w Ise. Ale chyba najbardziej wyraźnym przykładem takiej rozbieżności odnośnie turystycznych miejsc jest moja ukochana Okinawa. Wydaje się nieoczywistym wyborem, ale słuchajcie, zaraz wytłumaczę. Kiedy przeciętny cudzoziemiec słyszy słowo Okinawa, myśli tylko i wyłącznie o głównej wyspie. Kiedy przeciętny Japończyk słyszy słowo Okinawa, najczęściej myśli o wyspach takich jak Ishigaki lub Miyako. I przetestowałam całą moją japońską rodzinę i na 15 osób tylko 3 odpowiedziały główna wyspa. A tymczasem dla przeciętnego turysty z zagranicy Miyako to daleka wyspa. I potem zaskoczenie i konsternacja, że stoją tam ogromne hotele i 5-gwiazdkowe kurorty. Bo tak, to jest nadal oklepany wakacyjny kierunek, tyle że dla turysty krajowego. No więc, czy są w Japonii miejsca naprawdę z dala od utartego szlaku? Oczywiście, że są. Ojeju, więc chcę je odwiedzić. A po co? Żeby doświadczyć prawdziwej Japonii. To Japonia, jaką odwiedzałeś do tej pory, była nieprawdziwa? No była prawdziwa, ale pełna turystów. A jak myślisz, dlaczego ci wszyscy turyści tam byli? Bo właśnie ta Japonia, ta turystyczna, jest tą prawdziwą Japonią. I teraz mało popularna opinia i być może kontrowersyjna. Tak naprawdę, to wcale nie chcesz odwiedzić tej Japonii, gdzie nie ma turystów. Bo jak nie ma turystów, to nie ma transportu.
Nie ma turystycznych udogodnień. Nie ma gdzie spać. Nie ma gdzie jeść. A jeśli nie mówisz po japońsku, to nie ma się jak dogadać. No dobrze, ale co będziesz robić w tej takiej autentycznej Japonii? Będziesz się przyglądał skonsternowanym tubylcom, którzy będą się przyglądać tobie? I potem, żeby się móc pochwalić w internecie, jak w cudzysłowie wszyscy się na ciebie gapili jak na egzotyczną atrakcję? Tak, gapili się na ciebie, ale wcale nie dlatego, że nigdy nie widzieli cudzoziemca. Gapili się w zdumieniu, że po jaką cholerę pchałeś się na ich pipidówkę i teraz masz pretensje, że nie ma ani sklepu, ani gdzie zjeść i że jest jeden autobus dziennie, ale ty tego nie wiedziałeś i teraz nie masz gdzie spać. Więc co robić? Jakiś lokalny dziadzio musiał się nad tobą ulitować i zawiózł cię z powrotem do miasta na dworzec. Wcale nie dlatego, że Japończycy są tacy mili, uprzejmi i pomocni, jak potem będziesz twierdzić na Instagramie. Ten dziadzio pomógł ci, bo gdzie będziesz spać? Obok dziadziowego poletka ryżowego? Nie miał wyjścia i chciał się po prostu pozbyć kłopotu. Bo tym właśnie byłeś. Kłopotem. No, teraz się pewnie zapytacie, skąd ja to wiem. Przyznam się szczerze, że z autopsji. No co, myśleliście, że ja nie miałam mojej fazy na autentyczną Japonię? Cokolwiek to słowo autentyczne ma znaczyć, bo mogę wam na bank powiedzieć, że nie znaczy to, co myślicie. Tak, ja też szukałam tej mitycznej Japonii, tej prawdziwej Japonii, tej z dala od szlaku. Też się zgubiłam gdzieś w szczerym polu, jeszcze w czasach przed smartfonami, kiedy mieliśmy papierowe mapy, a których wtedy nawet nie umiałam przeczytać. Ale przynajmniej byłam samochodem, więc przygodnie poznany dziadzio nie musiał mnie nigdzie podwozić. Tylko pokazał paluchem, w którą stronę mniej więcej jechać, bo ja nie rozumiałam jego lokalnego dialektu. I teraz, szczerze, nie taką Japonię chcecie na pierwszą podróż. Ani nawet nie na drugą. Na taką Japonię trzeba być przygotowanym. Odpowiednio przygotowanym. Trzeba odrobić zadanie domowe i znać trochę kultury, trochę historii. Trzeba mieć prawo jazdy, najlepiej wypożyczony samochód i przede wszystkim trzeba też trochę znać podstawy japońskiego. A gdzie zaczerpnąć takiej wiedzy? No niestety, z prawem jazdy nie bardzo mogą wam pomóc. Podstawy japońskiego są w internecie, a jeśli chodzi o kulturę i historię, po kulturę i historię jedziemy właśnie do tych oklepanych, turystycznych miejsc. Bo to, czy chcecie w to wierzyć lub nie, ale to najbardziej autentyczna Japonia, jaka istnieje. I wiecie co? Jak już wspominałam, bardzo często, z dala od szlaku, Japonia jest nadal turystyczna. Tyle, że turyści się zmieniają. Zamiast tłumów cudzoziemców będą tłumy Japończyków. A jak nie znasz choćby podstaw japońskiego, to nawet z nimi nie pogadasz. Autentyczna Japonia jest wszędzie. I w Kyoto, i w Nara, i w Hiroshimie, i w Tokio, i na Shikoku, i na Hokkaido. I jak już wiecie, śmiem twierdzić, że im bardziej turystyczna, tym bardziej autentyczna. Bo, powtarzam raz jeszcze, te turystyczne miejsca w jakiś sposób sobie na taką popularność zasłużyły. Więc moja rada? Dumnie zwiedzaj Japonię według turystycznego szlaku. Tokio, Kyoto, Nara, Osaka z wycieczką do Hiroshimy i Himeji. Staraj się zrozumieć trochę ten kraj. Poznaj jego podstawy. Jeśli to twoja jedyna okazja na wizytę w Japonii, to turystyczny szlak jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Jeśli to twój drugi lub trzeci raz w Japonii, to powoli zapuść się na lokalne trasy, ale bądź przygotowany na rozczarowanie, bo nadal mogą tam być tłumy. Tyle, że będą to tłumy Japończyków. I dla przykładu, jeśli słuchacie tego odcinka na YouTubie, to oglądacie właśnie taką turystyczną Japonię z dala od zagranicznego szlaku. Prefektura Wakayama, plaża w miasteczku Shirahama. Oraz skały Senjojiki.
To były moje najpierwsze nakręcone filmiki. Zupełnie nie wiedziałam, jak to się robi, ani nawet jak się trzyma telefon poprawnie. Rozdzielczość jest, jaka jest. Nawet wtedy nie wiedziałam, że można lepiej. No i na przykład te skały, sędziodziki, wyglądają na puste. Niemal bez żywego ducha. A dlaczego? A to dlatego, że jak byłam tam po południu, to był tłok ludzi jak mrówków. Musiałam pojechać przed 7 rano i wtedy było pięknie pusto. Więc na oklepanym turystycznym szlaku nie martwcie się o wczesne godziny, żeby uniknąć tłumów. W Japonii wschody słońca są wcześnie, nawet bardzo. Więc idźcie zwiedzać wtedy, kiedy możecie i cieszcie się tą popularną Japonią. Bo ja się bez krzty wstydu przyznaję, że z zazdrością patrzę na wasze zdjęcia z tych oklepanych turystycznych miejsc. Bo ta turystyczna Japonia jest piękna. I dlatego odwiedzają ją miliony turystów. I zagranicznych, i krajowych. Więc po nagraniu tego podcastu ja pójdę sobie oglądać wasze zdjęcia i filmiki i będę się zielenić z zazdrości. No a teraz wasza kolej, co myślicie? Czy jest w ogóle sens pchania się poza utarty szlak podczas pierwszej podróży do Japonii? I nie martwcie się, zdaję sobie sprawę z tego, że możemy mieć zupełnie inne zdanie. Więc jeśli chcecie mi coś na ten temat powiedzieć, to wszystkie dane kontaktowe są w opisie do tego odcinka. I jak zawsze, dziękuję wam serdecznie za każdy komentarz i za każdą wiadomość. Nawet wtedy, kiedy mamy odmienne zdanie. Postaram się, żeby kolejny odcinek podcastu wyszedł w miarę szybko, ale pamiętajcie, jeśli chcecie zwykłej Japonii, tej poza szlakiem, tej autentycznej, prawdziwej, to zapraszam również na mojego wsiowego vloga. Te vlogi są trochę nietypowe, niektórzy mówią, że są nudne, ale taka właśnie jest ta Japonia poza turystycznym szlakiem, poza tym prawdziwym turystycznym szlakiem. Jest zwykła, jest nudna i czasami jest wkurzająca. No i to już wszystko na dziś, więc teraz lądujemy i wracamy do naszej nudnej, autentycznej rzeczywistości. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już wkrótce. Do usłyszenia.